Na ten rok zaplanowaliśmy dochody na poziomie 130 milionów i w ramach tego budżetu planujemy na inwestycje przeznaczyć ponad 25 milionów złotych. Głównie skupiamy się, żeby zachęcać do inwestowania na naszym terenie i mamy takie zachęty w postaci pomocy de minimis, która polega na zwolnieniu podatkowym od nowych obiektów, które zostały zrealizowane, a w ostatnim czasie wprowadzone zostało takie rozszerzenie tego zwolnienia również na obiekty, które podlegają rewitalizacji. Jeżeli ktoś przywróci obiekt, który jest nieużywany, nieużytkowany do działalności gospodarczej, to również może się ubiegać o zwolnienie podatku. W nowych planach zagospodarowania staramy się, żeby nie dopuszczać do takiego inwestowania, gdzie będzie obok siebie zabudowa mieszkaniowa i zabudowa przemysłowa. Aczkolwiek balansowanie co do w ogóle takich dwóch kierunków rozwoju, one się wzajemnie napędzają, bo poprawę jakości życia mieszkańców możemy zapewnić poprzez te podatki, które płacą przedsiębiorcy. Na drogi planujemy wydać w tym roku blisko 20 milionów. I takie główne zadanie drogowe to jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów mieszkaniowych i przemysłowych w trzech miejscowościach: Lusówko, Jankowice i Tarnowo Podgórne. A generalnie jest to związane z ożywieniem strefy inwestycyjnej, która znajduje się w tym obszarze. To jest po południowej stronie drogi krajowej. I ten obszar, który liczy ponad 100 hektarów, no, chcielibyśmy przyciągnąć na jego teren inwestorów. Generalnie skupiamy się na tym, żeby poprawiać jakość życia mieszkańców. Żeby to czynić, trzeba pamiętać właśnie o tych źródłach dochodów. Bo z jednej strony te pieniądze, które każdego roku inwestujemy, one później generują koszty utrzymania. A zatem ten budżet musi co roku wzrastać, żebyśmy mogli utrzymać tą, powiedziałbym, taką stałą kwotę, którą będziemy mogli przeznaczać na inwestycje. Dzisiaj w tych inwestycjach skupiamy się już na takich zadaniach, które mają uatrakcyjnić tutaj pobyt, zamieszkanie. A zatem umożliwiamy takie aktywne spędzenie wolnego czasu. Dlatego też w ostatnich latach sporo inwestowaliśmy w obiekty sportowe, w obiekty rekreacyjne, place zabaw, te urządzone parki różnymi dodatkowymi atrakcjami, boiska sportowe, ścieżki pieszo-rowerowe, modernizacja plaży nad Jeziorem Lusowskim. To wszystko idzie w tym kierunku, żeby mieszkańcom takie warunki do wypoczynku tworzyć. I to jest w kontekście i rodziny, bo rodzina potrzebuje też takiego wypoczynku na miejscu, żeby go nie poszukiwać gdzie indziej, ale rodzina też potrzebuje nowoczesnych szkół, nowoczesnych przedszkoli i to wszystko ma miejsce. W tym kierunku też inwestujemy. Zainwestowaliśmy już bardzo wiele, a mamy kolejne plany.